Всем доброе утро. Сегодня 27 ноября, и я еду на съезд гигиенисток и ассистенток. У нас сегодня выпал первый снег. Покажу вам немножко, как красиво за окном. Вот такая зима у нас сегодня. Мы приехали в город Лодзь, отель DoubleTree by Hilton. Вот такие приготовлены для нас подарки. Начинаем слушать доклады. Zapalenie stawów. Stwierdzono obecnie, zwróćcie Państwo czego? Postronona zmieniwali znowu, prawda? Prowotela, intermedia, terenera forsycja, czy agregat zapaleniem chorobą płuc, przepraszam, łukowisty dozu i astmą. Warto też zwrócić uwagę na to, że odnego rodzaju powiązanie zapalenia przyzębia z incydentami czy nieprawidłowościami w przebiegu ciąży i tak proszę Państwa, traktować tym czasem, proszę zwrócić uwagę i nie spowodujemy. Najmniejsze cząsteczki będą przebywały w pomieszczeniu, dopóki go nie wywietrzymy i nie przeprowadzimy, wiedzieć, jak pacjenta zmotywować i jak i na co musi uwagę zwrócić. Musimy znać cechy, jakie są przy szczotkowaniu ręcznym, przy szczotkowaniu sonicznym, albo przejdzie tą chorobę bardzo łagodnie, skąpo objawowo, być może nie zwróci uwagi na przejście, ale w tym czasie, jak ten organizm zwalcza tego wirusa, no niestety ta osoba też może zarażać, czyli ona... Już się instaluje. Więc ja przypomnę tak technicznie. Certyfikaty macie Państwo do odebrania. Proszę mi zamachać ręką, bo ja czasami... Jak bardzo pochłonę się nad prezentacją, zapominam o tym, że muszę pilnować mikrofon. Tak naprawdę staramy się, jest ich dziennie bardzo dużo, staramy się przyjmować ich z jak najwyższym poziomem. Również sposoby odbudów protetycznych, materiały kompozytowe, które są używane w gabinetach lekarskich. Totalnie pozostawał poza naszą kontrolą. Ich higiena u niego była bardzo obniżona zębów, ale również jak i śruby gojące, czy... I pokazałam, że no tutaj gdzieś sobie jeszcze dojdzie jednopęczkową. Potem wzięłam międzyzębową i pokazałam, że jak będzie wprowadzać po prawej i po lewej stronie zamka, to oczyści. I dokładając element po elemencie, oczyściłyśmy całą powierzchnię zamka spod tej strefy poddziąsłowej. Więc ja użyłam piasku plus airflow, skierowałam do dziąsła, ponieważ tym piaskiem mogę kierować w jamie ustnej. Bo skupiamy się na bezpieczeństwie, bo bezpieczeństwo pacjenta jest w naszych rękach. I chciałabym powiedzieć trochę o tym, czym się zajmuję na co dzień, czyli o chirurgii. I właściwie no, zajmujemy się tak naprawdę my wszyscy pacjentami, tak? W którym mamy białka, tmucyny, te, które znajdują się normalnie w naszej ślinie. Na pewno gdzieś tam, to nie to, że jestem strasznie nieogarniętym człowiekiem, to na pewno COVID. To wszystko na COVID idzie teraz zrzucić. Na przykład w trakcie higienizacji w połowie pacjent nam leje strasznie z każdej brodawki i oczar wirginijski, który w niej mamy, hamuje to krwawienie. В заключение хочу сказать, что если вы являетесь студентом или работаете в сфере стоматологии, то я очень рекомендую посещать такие мероприятия. Там вы получите новые знания, обретете интересные знакомства, а также подобные ивенты помогают сохранить и повысить интерес к своей профессии.